Gejom i lesbijką w Polsce żyje się nadal źle. A trzeba pamiętać, że jest to dwumilionowa grupa osób, która nadal w Polsce jest dyskryminowana. Przepraszam. Panie prezesie, dlaczego pan się tak roześmiał? Nie, no, to jest tak śmieszne. Nie, 2 miliony gejów. Dobrze, nie mówmy o tym panu. Ale za dużo czy za mało? Nie, no żarty śmieszne. Ilość homosiów w każdym kraju jest od 0,5 do 1, czasami w niektórych krajach 1,5%. To jest przepraszam, wszystko. Kogo? Homosiów. A pan obraża to znaczy? Takie sformułowanie? Bo ja nie wiem, co to znaczy. To jest takie pieszczotliwe określenie. No. Ja nie używam tego słowa na G, bo mi się z głównym kojarzy. Używam słowa homoś. Po polsku mówię, a nie po angielsku. Przecież kiedy postanowiłam, że może... Czy się nie chcę mijać! Zakaz pedałowania! Zakaz pedałowania! Zakaz pedałowania! Zakaz pedałowania! Zakaz pedałowania! Zakaz pedałowania! Bardzo poprosimy ochronę o interwencję. Nie może mniejszość wchodzić na głowy większości, nawet te demonstracje. Ja sobie nie życzę, żeby ta mniejszość, z którą się nie zgadzam, toleruję, rozumiem, nie mam pretensji, żeby mi wychodziła na ulicę i moje dzieci, moje wnuki bałamuciła jakimiś tam mniejszościami. One thing you have to remember about when you talk about LGBT plus situation in Poland is that we have always been a strikingly homophobic society, regardless of legal situation and regardless of, for example, the fact that homosexuality, as it has been known back then, has been legalized during the interbellum period, or even before that, actually, in 1918. We were actually one of the first countries in Europe to do so. However, it's already ancient history at this point. So the society is still quite, you could say, saturated, first of all, with lots of stereotypes, with lots of ignorance, and lack of even the most basic knowledge about LGBT plus people, which makes it all the easier to spread propaganda and to spread hate based on the most ridiculous ideas, such as, for example, comparing LGBT plus people to child molesters, which is one of the most recent lines taken up by our current government and some right-wing groups. So it's not really surprising to us that this sort of political scapegoating and political campaigning based on attacking us as a social group is not only happening, but it's also very effective, because the background, the sort of fertile soil, has already been there. And all you had to do if you were a right-wing politician or a right-wing lobbyist or a journalist or a Catholic priest, for example, you just had to use the stereotypes and use the fears and homophobia and transphobia which were already present within society. Próbuje się nam mówić, że to ludzie. To jest ideologia, nic innego. Tęczowa zaraza. Jałowe użycie drugiego człowieka. To też jest taki neobolszewizm. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym. Wara od naszych dzieci. Ideologie uwłaczające godności człowieka. Zakaz propagowania ideologii LGBT. To nie są ludzie, to nie są ludzie. Stosowanie takich wulgaryzmów, czy jakby słów, które w sposób taki wulgarny, agresywny odnoszą się do jakiejś cechy, którą uznajemy za cechę dyskryminacyjną, na przykład koloru skóry, czy właśnie wyznania, bezwyznaniowości, określane jest prawie mianem mowy nienawiści. I w polskich przepisach, głównie w kodeksie karnym, mamy przepisy, które zakazują stosowania mowy nienawiści, ale właśnie ze względu na pewne określone cechy dyskryminacyjne. Takie właśnie jak przynależność narodowa, etniczna, wyznanie, bezwyznaniowość. Nie ma w tym katalogu ani orientacji seksualnej, ani tożsamości płciowej, ani ekspresji płciowej. No i jest to część tak naprawdę tego problemu,
który powoduje, że trudno jest tak nam odpowiadać na tego rodzaju mowę nienawiści. Mamy bardzo dużą lukę w prawie. Jeżeli chcemy sensownie walczyć z mową nienawiści homofobiczną i transfobiczną, musimy tą lukę w prawie wypełnić odpowiednimi przepisami i odpowiednią praktyką ich stosowania. One of the examples of this current mood in the country and the current ongoing propaganda against our community is several vans, several trucks with huge banners and also megaphones playing recordings on a loop, which basically inform people that gay men especially are pedophiles basically and pose a threat to children. There is also a false piece of disinformation actually, which is saying that one of our postulates as a community is to teach kids masturbation, and I quote here. This is a reaction on the side of several right-wing organizations which are very closely tied to the current government and are also funded, not directly, but indirectly by the government. It's a reaction to one of our advocacy attempts, which ended up with the mayor of Warsaw, Rafał Trzaskowski, signing up the so-called LGBT plus declaration. It's a document which our association, Love Does Not Exclude, prepared. It took us 9 months to convince the mayor to sign it. He did. And afterwards, one of the points from this declaration, which is basically all about security and safety, and especially protecting LGBT plus kids and youth. The right wing has used one of the points which mentioned introduction of education, anti-discriminatory education and sex education at public schools. They basically had to spin this story around and sort of retell it as a true threat towards our youth and our kids, claiming that we're going to basically go to schools and, I don't know, show pornography to children, for example. 31% dzieci wychowywanych przez lesbijki i 25% dzieci wychowywanych przez pederastów jest molestowanych seksualnie. Tysiące dzieci w państwach zachodniej Europy padają ofiarami homoseksualnych pedofilów. W tych krajach geje i lesbijki mają prawny dostęp do adopcji dzieci. W ideologii LGBT nie ma żadnych moralnych granic. Niektóre dzieci są adoptowane przez gejów tylko w celu gwałcenia. Molestowane dziecko praktycznie nie ma możliwości obrony. W Polsce środowiska homoseksualne przygotowują społeczeństwo do akceptacji pedofilii. Wprowadzają edukację seksualną według Światowej Organizacji Zdrowia, której celem jest uzależnienie dzieci od seksu. So this sort of message has been playing on loop on the streets of Warsaw and several other cities for months already. And because there is absolutely no legislation protecting community against this sort of defamation and there is no hate crime regulation here in Poland, even though the European Union is recommending introducing such laws, because of lack of such laws, they can't be punished and they can't be stopped. Some people claim that it was offensive and that it was also bad PR for us as a community. However, what you need to understand is that at this point in our movement, we've been working for equality for 10 years already. We tried everything. We had 3 bills on civil unions for same-sex couples introduced to the parliament. They were not even discussed. They were not debated. They were rejected right away. They were not rejected by the current government, the conservatives, the homophobic peace party. They were rejected by the current opposition, the so-called democratic liberals, Platforma Obywatelska. They would call us for years that we are a secondary topic, that we are unimportant. We would, for example,
go and light candles in front of the Ministry of Education when another teenager committed suicide because of bullying at school. We have, at this point, we have dozens of cases like this. Nothing has ever changed. No one is really interested in that. None of the prime ministers or even mayors went to light a candle on a grave of a teenager who killed themselves. And now the prime minister of current government went to the figure of Christ and did light a candle under a monument, claiming that this monument has been attacked by putting a rainbow flag on it. In general, rainbow is there is an element of church constructions that is called a rainbow, because it's in some of the old churches where you have a bow, a wooden plank on which a cross stands and it's high up just beneath the ceiling. This bow is called rainbow. So it's rainbow has been used by the churches always as part of iconography, as part of imagery of Jesus, imagery of the Last Judgment, imagery of Mary or angels. Many, many different things have used rainbow. In the 20th century, LGBT movement took this symbol. They're representing different things. Each color of the six colors of the rainbow represents different things: harmony, health, sexuality, passion, many different things. I don't remember the whole interpretation, but it exists, and it's been used as a symbol first and foremost because of the diversity imagery, that we are so colorful and diverse, and that this should be respected and this should be acknowledged, and this is the symbol of the diversity of society we strive for. And some people consider that this is a little bit that visually that there could be a more nuances, but in the end this symbol is very telling, and I like it for that. I came to like it when my early gay days. I was like maybe something else, but no, I came to grow actually and to like it, especially because of the hatred the homophobes show to that rainbow. Because seeing that hatred to that rainbow, I commit to protecting it now. So even the name of our group in Poland is called Faith and Rainbow, which is it just shows that it is a symbol and something important for us. Może pan! Może pan! Zaatakujcie nas wszystkich! No! Nie no, nie uciekajcie, nie bójcie się! Tacy jesteście zawsze odważni, jak jest was więcej! To proszę bardzo! Siema wszystkim! Bawcie się świetnie! Do zobaczenia za 2 miesiące! Oczywiście jest tak, że w polskim kodeksie karnym jest przepis, który zakazuje obrazy uczuć religijnych. Jest taki przepis, który wywołuje bardzo często duże emocje. Bardzo wiele organizacji, które działają na rzecz ochrony praw człowieka, apeluje o to, żeby ten przepis usunąć z kodeksu karnego. On wywołuje duże emocje też dlatego, że bardzo często wykorzystywany jest w sprawach, które rozgrzewają emocje opinii publicznej. Wykorzystywany jest też często w sprawach, które mają znaczenie polityczne. Wtedy jest uruchomiony ten przepis. Aktualnie, w ostatnim czasie, ten przepis bardzo często znajduje zastosowanie w sprawach, w których na przykład ktoś prezentuje w miejscu publicznym wizerunek Marii, na przykład w tęczowej aureoli. Toczą się aktualnie postępowania karne. Osoby są oskarżane właśnie o obrazy uczuć religijnych i są akty oskarżenia wniesione do sądu właśnie dotyczące naruszenia tego przepisu, przy czym znowu, musimy oczywiście poczekać na rozstrzygnięcia sądowe, natomiast i uważam, że jest to bardzo też ciekawy sposób argumentowania. Tego rodzaju właśnie symbole nie tyle mają służyć obrażeniu czyichś uczuć religijnych, co bardziej jest to taka mowa symboliczna, która ma na celu pokazanie, że mamy bardzo poważny problem w naszym życiu publicznym, że instytucje kościelne, które powinny zachować pewien dystans od angażowania się w bieżące sprawy, bardzo intensywnie się w te sprawy życia publicznego angażują, uczestnicząc również w stygmatyzacji osób LGBT, więc to wywoływanie wizerunku Marii i zestawianie go z wizerunkiem tęczy, który jest jakimś symbolem społeczności LGBT, ma nie tyle właśnie służyć obrażeniu uczuć religijnych,
to pokazaniu pewnego problemu, wywołaniu pewnej krytycznej dyskusji, pewnego krytycznego namysłu nad tym, jaką rolę Kościół instytucjonalny powinien pełnić w życiu publicznym w Polsce. Natomiast rzeczywiście jakby ten przepis w kontekście tej debaty jest wykorzystywany, bardzo często on jest wykorzystywany też po to, żeby wywołać taki efekt mrożący, tak jakby niesienie aktu oskarżenia, postawienie zarzutów konkretnej osobie ma służyć temu, żeby zniechęcić inne osoby od właśnie poruszania tej tematyki czy wykorzystywania pewnej symboliki. Szacunek dla tradycji, o którym mówił Rafał Trzaskowski, został pokazany dobitnie przez jednego z działaczy LGBT, Szymona Niemca, organizatora pierwszej Parady Równości w Warszawie w 2001 roku. Dziś imitował on odprawianie mszy świętej. Szymon Niemiec podaje się za biskupa Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego w Polsce. Święcenia miał przyjąć w Anglii. Jednak tzw. Kościół Ekumeniczny przestał istnieć w Polsce w lutym tego roku. Podczas bluźnierczej prowokacji interweniował policja. Krótko po tym Niemiec przemawiał zaraz po Rafale Trzaskowskim na pierwszej platformie parady. Zobaczcie, jest nas ogrom ludzi, którzy nie boją się powiedzieć: jestem, kocham, chcę żyć. The charges are from the state, is from the state prosecutor. I am accused of committed a crime against religious feelings. In Poland, this crime, it says that if you are offending someone's religious feelings, you can go to the jail up to 2 years, or you can pay a fee. I'm accused because of the ecumenical mass I was presiding, and about 150 people sent the complaints to the police station and to the prosecutor. Office that because they saw me in the Presley suits and they saw me saying the words of Constitution or Eucharistic, they feel that they are offended because they are Roman Catholics, and they think that they thought and they stated that only Roman Catholic priest can say these words. So of course it's not true. And in any normal country, the prosecutor will say, okay, is the case dismissed? But because of my history, the prosecutor decided to follow the charges and against me and two other clergy who was on this service. No one knows when there will be a hearing in the court because of two things. First, it took 1 year. To bring the charges to the court. Five times the prosecutor was postponing the case because his terms was running out, but he didn't find any evidence, so he was postponing this five times. And now we are waiting for the court to decide if the court will take the case or dismiss the case, or the court will bring it to the floor. If this will be a new judge from the national prosecutor, the case can be quick, and they will be no even hearing the court. They will be just the verdict, or if there is a let's say normal judge, it can be both dismiss the case from the ground, or it will be a hearing in maybe 2 years. Oh, yeah. We're trying to show to the Polish church hierarchy that there can be other options and not just rejection, what we've been facing. Unfortunately, those advocacy efforts were not too fruitful, but we've managed to also gain a lot of allies among Catholic intelligentsia, Catholic media in the country. In 2016, we had a large campaign that was all over Poland called Let Us Offer Each Other a Sign of Peace. It was a campaign of billboards and posters and also video spots online. The main imagery of that campaign was two hands shaking, one with rosary and one with rainbow bracelet. So the idea is that there can be respect and mutual understanding between allegedly opposing groups, which we do not think are really opposing groups because there's a serious overlap. And it's our goal, it's our mission to show that they do overlap and that there is a space for both. Ja mam wrażenie, że
Kościół w Polsce jakby ma swoją własną politykę w odróżnieniu od tego, co mówi tak naprawdę papież i cała wiara wokół niego. Tak naprawdę zarówno w katolicyzmie nigdzie nie jest potępiany homoseksualizm. Bóg kocha wszystkich ludzi, tak? Przecież nauka Kościoła o tym mówi. A jeżeli coś jest krytykowane, to są zachowania seksualne, ale takie samo są krytykowane zachowania seksualne przed małżeństwem w parach heteroseksualnych. W związku z tym tutaj wydaje mi się, że w walce z osobami nieheteroseksualnymi wyciąga się bardzo agresywną broń, którą jest wiara. Czy pan zagwarantuje, że wpuszczamy edukatorów do 20 tysięcy szkół? I będą wprowadzali takie treści, jak chociażby w Poznaniu, że wychwytują dziecko gdzieś rozchwiane, zaniedbane, któremu dają właśnie ci edukatorzy z tych środków, jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć, bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy? Znacznie więcej wiemy o chorobach przenoszonych drogą płciową, a młode pokolenie nagle jest zostawione same sobie. W internecie czy na filmach pornograficznych nie ma wszędzie profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Za to jest wszędzie reklama zachęcająca do seksu. I z jednej strony van, który jeździ i straszy edukacją, a z drugiej strony mamy wszędzie po prostu nafaszerowane seksualnością reklamy. I świat w internecie, świat influencerów pokazuje łatwość seksu, zapominając o tym, że ci młodzi ludzie oprócz tej łatwości do tego seksu i realizacji swoich potrzeb seksualnych, które są naturalne, powinni być wyposażeni w podstawową wiedzę, która da im bezpieczeństwo, żeby się uchronić przed konsekwencjami negatywnymi tych zachowań. Z drugiej strony to, o czym wszyscy zapominamy, że przez lata pracowaliśmy nad kampanią złego dotyku. Jeżeli odetniemy edukację seksualną ze szkół, czy wychowanie do życia w rodzinie, czy jakbyśmy tego nie nazwali, odcinamy młodych ludzi od niezbędnej wiedzy, która im mówi, co jest dobrym dotykiem, a co jest złym dotykiem. Gdzie są twoje granice? I to zarówno ze strony osób, które mogą to nadużywać, które są w rodzinie, ale również ze strony rówieśników. Pamiętajmy o tym, że młodzi zaczynają mieć inicjację seksualną w wieku 15-16 lat. Wielu z nich absolutnie nie jest na to gotowych. Dominuje kiła, ale też chlamydiozy są w dużej ilości rozpoznawalne. Mieliśmy przecież epidemię wirusowego zapalenia wątroby typu A jakiś czas temu. No i HIV, który ma w zeszłym roku był największy przyrost zgłoszonych zakażeń od początku epidemii. W związku z tym widzimy efekt domina, który po prostu pokazuje, że wiadomo, że jak jest jedna choroba przenoszona drogą płciową, to w przypadku HIV zwiększa to ryzyko zakażenia HIV 10-krotnie. W związku z tym, jeżeli nam rosną inne choroby przenoszone drogą płciową, to tak samo zakażenie HIV nie jest kontrolowalne, ponieważ dalej co dziesiąty Polak kiedykolwiek zrobił test na HIV. I ponad połowa osób, które są zakażone, nie wiedzą o swoim zakażeniu. W związku z tym tutaj mamy taką rosnącą górę lodową, gdzie widzimy tylko wierzchołek. Też COVID trochę przyniósł taki efekt, że w rozpoznaniach było więcej rozpoznań pełnoobjawowego AIDS, bo objawowo trochę przypominało to COVID, a później się okazywało, że to jednak nie COVID, tylko może jest to jednak związane z zakażeniem HIV. Ale z drugiej strony mamy absolutnie zastój w profilaktyce i my widzimy jako organizacja pozarządowa coraz większy opór w możliwości prowadzenia zajęć w szkołach z zakresu wychowania do życia w rodzinie. Coraz więcej mamy też trudności z prowadzeniem profilaktyki HIV. 18 lat jak pracujemy, tak trudnych czasów jeszcze nie mieliśmy. Święta Maryjo, Matko Boża,
się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Panie sierżancie, czy ja mogę wejść na teren kościoła? Czy pan jest prywatną ochroną proboszcza? Może wreszcie policjanci otworzycie... So when it comes to Margot and her being an activist, one of the key issues, the central issues, which is very telling, one of the key issues that has been picked up by the right-wing media is the fact that they see someone who they are, whom they identify as a boy, as a man, and then they hear that they should address the person per her and she, and they should use the name Margot, etc. Now, again, it's just an example of how lacking education in this country is, and how lacking, like, I don't know, I would call it a savoir vivre. Maybe it's a matter like a personal culture, because often we meet people who don't like their first names, for example, and they prefer to be called differently. Sometimes people use only nicknames. Sometimes people get special names because, for example, they've been elected a pope and they get a special nickname, and nobody has a problem with that. Świadomość społeczna na temat tego, kim są osoby transpłciowe, albo kim są osoby niebinarne, albo czym jest transseksualność, wciąż ta świadomość jest niewielka, bardzo dużo ludzi nie ma wiedzy, a przez to, że nie ma wiedzy, mogą mieć pewne jakieś wyobrażenia na temat tego, że ktoś może konfabulować, albo że ktoś sobie może to zmyślić. Znowu, prawo nam może tutaj pomóc, dobre praktyki z zagranicy mogą nam w tym pomóc. Coraz rzadziej tak naprawdę jakby ten konsensus do tego, że mamy dwie płcie metrykalne, się utrzymuje. Bardzo wiele państw za granicą wprowadza rozwiązania prawne, które pozwalają w jakiś sposób tą samą identyfikację ludzi odzwierciedlić również w przepisach prawa. Do tej pory było tak, że mieliśmy tą płeć metrykalną męską i kobiecą. Teraz coraz częściej pojawiają się przepisy, które wprowadzają tak zwaną tą trzecią płeć, tak żeby właśnie różne osoby niebinarne mogły się w tym podziale odnaleźć. Płeć nie jest tym płeć też w takim wymiarze jakby psychospołecznym nie ogranicza się tylko do tych dwóch kategorii. Jest, można by powiedzieć, jakby pewnym kolorem, który ma różne odcienie, jest pewnym spektrum i różne osoby w różnym miejscu mogą chcieć się lokować. Są też wśród tych osób osoby niebinarne, które właśnie nie odnajdują się w tym podziale na płeć męską albo na płeć kobiecą. I znowu, prawo coraz częściej jakby pozwala im to odzwierciedlić. Za każdym razem kluczowe znaczenie tak naprawdę ma tutaj samo identyfikacja tej osoby. Stosowny projekt ustawy został wniesiony do Sejmu w czasie tej kadencji, która skończyła się w 2015 roku. Sejm ustawę przyjął, została niestety ona zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nie weszła ona niestety w związku z tym w życie. Była to taka procedura, która właśnie miała w jakiś sposób ucywilizować cały ten proces uzgadniania płci prawnej. Musimy na nią niestety jeszcze poczekać. Znowu, jest ona niezbędna do tego, żeby uczynić ten proces uzgadniania płci prawnej tak naprawdę sensownym, ale też godziwym dla tych osób. All these government actions towards the convention's rejection are part of the wider process, wider plan, maybe, let's say. Convention was sent to the Constitutional Tribunal by the Prime Minister, and Constitutional Tribunal, Constitutional Court, works in the current Polish political system as a fridge for legal documents for the bills that governments tries to not to take stance. Zbigniew Ziobro, Minister of Justice, sent an appeal to the Constitutional Court, asking Constitutional Court judges to remind that Polish Parliament didn't know a proper translation of the convention, suggesting that there are elements that are not present in the Polish version. In one way, all that happens now, including what is going on with the Istanbul Convention, in fact, it's in some way not about us, it's not about LGBT community, but about struggle for power inside the ruling political class,
But of course, reality is that it really affects the life of LGBT community in Poland. So it's not, it does not make a change for us if it's a struggle for power or any other reason that ruling politicians go public with their homophobia, transphobia and misogyny. Zbieramy podpisy przeciwko seksualizacji dzieci. Pomóż chronić najmłodszych. Podpisz projekt ustawy. Zbieramy podpisy przeciwko seksualizacji dzieci. Pomóż chronić najmłodszych. Podpisz projekt ustawy. Warszawa jest dla wszystkich. I zależy mi bardzo, żeby Warszawa była otwarta, żeby Warszawa była tolerancyjna. I dzisiaj dokładnie taka jest. Zobaczcie, jakie piękne słońce nam dzisiaj przyświeca. Widzę tutaj samych uśmiechniętych ludzi z bardzo dobrą energią. I za to chciałem wam bardzo podziękować, że jesteście tutaj wszyscy i się po prostu uśmiechacie do siebie. To, co chciałem powiedzieć, słuchajcie, bo to jest niesłychanie dla mnie istotne, a mianowicie nie każdy musi chodzić na paradę równości, ale każdy powinien szanować prawa mniejszości. To jest niesłychanie istotne. To nie ma nic wspólnego z tym, czy ktoś jest lewicowy, czy ktoś jest liberalny, czy ktoś jest konserwatywny. To są po prostu prawa człowieka. I w otwartych miastach my musimy tych praw przestrzegać. Miejmy nadzieję także, że w całych otwartych państwach. Tego typu parady odbywają się od Madrytu poprzez Paryż, Berlin, Lublianę, Pragę, również na konserwatywnej Malcie, która uważana jest za jedno z najbardziej tolerancyjnych państw Europy. Wszędzie, we wszystkich tych miastach jest poparcie władz miejskich. Wszędzie w tych miastach burmistrzowie są na paradzie równości, żeby jasno pokazać, że tolerancja i otwartość jest niesłychanie istotna. I dokładnie tak, jak nie każdy musi być na paradzie równości, ale każdy powinien szanować prawa mniejszości. Tak samo nie każdy musi chodzić w niedzielę do kościoła, ale powinien szanować tradycje i ludzi, którzy myślą inaczej. I dlatego dzisiaj bądźmy tu razem, uśmiechajmy się do siebie i po prostu dobrze się bawmy. Na koniec chciałem podziękować bardzo. I wanted to thank you the deputy mayor of Amsterdam, who is with us here today. We received quite a lot of telephones from major cities in Europe and in the world to show that they're with us. This is very important. So thank you all for being with us. And I also wanted to thank all the embassies because 53 ambassadors decided to support the parade this year. We have the ambassador of Great Britain with us. Thank you very much for supporting the parade. We have also the ambassador of Canada, the ambassador of Belgium with us. Thank you very much, merci beaucoup. And thank all the embassies for supporting the parade. Wciąż bardzo dużo pracy jest do wykonania na poziomie takiej świadomości społecznej. Jeżeli się przyjrzymy różnym badaniom opinii publicznej, na przykład badaniom CBOS-u z ostatnich kilku lat, to widać tą powolną, pozytywną zmianę, że coraz więcej osób na przykład zaakceptowałoby osobę LGBT w swoim środowisku pracy, albo jako swojego sąsiada, albo członka swojej rodziny. Wydaje mi się, że jest to no, efekt jakby tej takiej ogromnej pracy, którą wykonuje społeczność, czy aktywiści, aktywistki, organizacje. I jakby też jest to też konsekwencja emancypacji tej społeczności, która powoli, ale w Polsce zachodzi. Pewne niepokojące dane zaczynają się pojawiać w ostatnim czasie. W 2019 roku pojawiły się, jeśli dobrze pamiętam, to właśnie był sondaż, badanie opinii publicznej CBOS-u, który wskazał, że po raz pierwszy jakby ten proces, ta tendencja pozytywnej zmiany uległa zatrzymaniu i znowu więcej osób, znaczy nie więcej, tylko w porównaniu do poprzedniego badania, ciut więcej osób jakby jest mniej tolerancyjnych wobec osób LGBT, co niejako tłumaczone jest w ten sposób, że jeżeli od 2015 roku społeczeństwo spotyka się z konsekwentną, bardzo nienawistną kampanią przeciwko osobom LGBT ze strony polityków, ale też ze strony organizacji społecznych, które no, działają tak naprawdę przeciwko tej społeczności, no to nie możemy się dziwić temu, że społeczeństwo również w jakiś sposób reaguje na tą kampanię niechęci, na tą kampanię nienawiści. There is definitely something in our region, in a part of Europe, that makes it absolutely combined, absolutely, you know, sort of
intuitively connected, that being a conservative always means being a homophobe at the same time. And that element which makes this connection possible and makes it very easy to sort of develop is our culture. Is a culture in our part of Europe which is based in ignorance and fear, where we are told since we are kids that gay people are inferior, that they are sick, that they are they should be locked up, or they should be treated, or they should be isolated at least. When you go to school, you suddenly learn that the worst thing you can call someone is gay, or a fag, basically. You learn that is the worst thing that can happen to a parent, to have a kid who's a homosexual person or a bisexual or transgender. And all of this takes its toll because there's no education to explain all of this. There's no education to demystify it. We grow up with exactly the same kind of prejudice and the same kind of ignorance that we soak up when we are 5 or 10 years old. So now you have grown-up politicians, people who are in their 40s or 50s or 60s, who are professors at universities, and they know absolutely nothing on the topic. And they believe that, I don't know, gay men are child molesters. And they believe that if same-sex couple has a child, that this child will be gay. They believe that. Even though it's absolutely archaic. It's absolutely absurd that it has been researched over and over again. And there are, you know, like tons of data on the topic. Everything that we did so far was trying to change their minds. I used to be an optimist, sometimes even despite the realities at the moment. And what we can see now is, I hope, a change that will strongly affect the future. I hope that this is the moment of some turn in the history of the LGBT community in Poland, a turn that will lead us to the point when we could finally effectively demand our rights. This is the moment that, in my opinion, changes the community, changes the activist society. And what happened in last, let's say, 2 months, maybe 3, and actually since the last year, is some new approach to what we need and what we should do to reach our goals.